Mazury, cud natury. To nie tylko dobre hasło reklamowe. Nasze województwo bez wątpienia jest unikalnym miejscem na mapie Europy. Ale żeby było tu tak, niektóre miejsca muszą wyglądać tak. W tym odcinku bierzemy się za śmierdzącą sprawę. Azot, fosfor, metale ciężkie, arsen i siarkowodór to tylko kilka z najczęściej występujących składników ścieków. Gołdap ma ponad 15 tysięcy mieszkańców. Gdyby nie oczyszczalnia, produkowane przez nich nieczystości trafiałyby do przepływającej przez miasto rzeki Gołdapy. Dzięki oczyszczaniu w oczyszczalni naszej, już teraz zwłaszcza po modernizacji, usuwamy azot do 15 mg na litr i fosfor do 2 mg na litr. A to oznacza, że jakiś niewielki wpływ na rzekę oczywiście mamy, ale w żaden sposób jej nie zanieczyszczamy i nie utrudniamy życia zwierzętom ani roślinom. Także z tego co wiemy, to w naszej gołdapskiej rzece żyją ryby. Słyszeliśmy nawet o pstrągach i to myślę, że to dobrze świadczy o wynikach oczyszczania ścieków z naszej oczyszczalni. Modernizacja obejmowała między innymi zaadaptowanie dwóch nieużywanych zbiorników do funkcji reaktorów SBR. Działa tu także nowy przepływomierz elektromagnetyczny. To trudne słowa, a mówiąc wprost, oczyszczalnia spełnia restrykcyjne normy. Tutaj to bardzo ważne, bo gmina Gołdap może pochwalić się nie tylko bardzo czystym powietrzem. To jedyne w województwie uzdrowisko. Lecznicze działanie mają czwarte w Polsce tężnie solankowe. Warto przebywać wokół tężni po kilkanaście minut. Dobrze działa to nie tylko na drogi oddechowe, ale również na choroby skórne. Pijalnia oprócz tego, mamy wodę i mineralną do picia, i leczniczą do picia, z dużą zawartością magnezu między innymi, który jest potrzebny, szczególnie kaposzom, no i grota solna. To wszystko ma bardzo podobne działania, oparte na solance i na tym, co dobrego w tej solance się znajduje. I właśnie takie naturalne skarby powinniśmy chronić. Budujemy w tej chwili nie tylko oczyszczalnie ścieków, ale te stare oczyszczalnie doprowadzamy do takich norm, aby ich poziom oczyszczania wody był jak najwyższy, aby ta woda wracająca do natury była jak najbardziej oczyszczona. I dlatego takie inwestycje, i dlatego taki wysiłek, i dlatego duże koszty, ale żyjemy w takim województwie, w którym przyroda jest najważniejszym atutem. W związku z tym mamy obowiązek o nią dbać. Modernizacja oczyszczalni w Gołdapi możliwa była między innymi dzięki środkom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv